Deszczowego lata i odległej o 3 wieki epoki zbliża się ku nam bohater naszej opowieści, ojciec Makary, kwestarz, czyli inkasent. Użyczył nam go wraz z jej wątkiem ksiądz Hugo Kołłątaj, wybitny pisarz oświecenia. Makary inkasuje dla zakonu karmelitów na podstawie licznika wiary i miłosierdzia, który bije w sercach wiernych dosyć nierówno. Sam jest na procencie, uczciwie umiarkowanym, sądząc chociażby po stroju, który nie jest wyzywający. Czyżby ten tumult był zapowiedzią nowego inkasa? Wyraźnie na to wskazuje palec opatrzności, jeszcze odrobinkę powalany błotem, do którego przed chwilą wepchnął karoce jakiegoś wielmoży. Prowadź pomoc! Taki pustkowiu! Nie zdążymy na zamek do pani Piernejowej! Pochwalony jaśnie wielmożny! Na wieki wieku! Woźnica dureń biedy narobił! Popatrz, ojcze! Kazałeś szybko jechać, jaśnie wielmożny! Ale i na drogę uważać kazałem! Nic, nic! Woźnico! Ściągaj konie! O, siła was nie byle jak i ojcze. Jak was zwo, ojcze? Makary. Darujcie, ojcze. Nie mam nic do darowania, wielmożny panie. Kwestarz jestem ubogi. Zbieraniem się trudnię. A, kwestarz. No, ojcze, to zmówcie pacierz za moje zdrowie. Dla zdrowia innej sprawy trzeba, wielmożny panie. Te zaś skąpi karczmarze w zaszpuntowanych na amerbeczułkach trzymają. Wielkie siły trzeba, aby szpunt odbić. Siły zaś wątłe. A teraz, ojcze? Coraz lepiej. A teraz, ojcze? Czuję się, wielmożny panie, jakby mnie matula na nowo zrodziła. Cieszę się, ojcze, ale czas na nas. Gdzie pan Trzaska? W drogę! Szukał pomocy dzielny pan Trzaska, a znalazł chwilę zapomnienia. Dziewczę stanu niskiego, ale pan Trzaska gotów się schylić. Lubimy go za ten brak przesądów klasowych. Bywaj, wielmożny panie, bywaj! Jora! Prędzej, prędzej, spuścimy się na zamek! Bywaj, panie Trzaska! I oto ojciec Makary znów w drodze między dwoma wysiłkami. Po wyciągnięciu karocy, a przed wyciągnięciem szpuntu u karczmarza Mateusza. Karczmarzówna Kasia, jasny promyk tych mrocznych czasów. Dybie na nią pieszo, konny zasadniczo przedstawiciel klasy panującej, murgrabia pobliskiego zamku Firlejów. Tatuś karczmarz chętnie widziałby taki mezalians z udziałem córki, ale dzielna Kasia gotowa raczej rzucić się ze szczytu tej oto drabiny w zupełnie inne objęcia.
I któż będzie ten szczęśliwy? Nawet z koszykiem na twarzy poznalibyśmy karczmarza Mateusza po głosie, w którym brzmią skąpstwo i chciwość. Jutro ule mają być w zamku, zrozumiałeś? Będą, mości murgrabiu, będą. Jak tylko Wojtek zwierzę zatracone wróci z przysiłka, to go zaraz wyślę. Jaki Wojtek? Ja cię chcę widzieć. Nie przyjedzie, łeb ci zetnę. Tak jest, mości murgrabiu, przyjedzie. Murgrabia albo przesadzał w ocenie własnej osoby, albo przesadzał płoty i tyle z niego pożytku. Mateusz nie będzie nam żadną miarą sympatyczny. Jego antyklerykalizm w stosunku do ojca Makarego płynął z niskich pobudek skąpstwa. A my przecież nie lubimy, jak coś komuś płynie z niskich pobudek. Bywaj, w imię Ojca, Syna i Ducha, dobry Mateuszu. Na wieki wieków. Niech wszystko, co dobre, trzyma się twojego domu. Nie ma tu nic do wąchania. Coś mnie tam w lewej dziurce łechce. Proszę cię. Proszę cię. Nawet nie wiem, jak takie coś wygląda. Nędza, ojcze. Nędza i zgroza. Gościa nie ujrzy z całymi dniami. Nie wierzysz mi? Wierzę, wierzę. Wszyscy uwierzyli. Ja czym się wiem, że co znamienicie się obija twoje progi. Czym się bowiem przyjąłbyś godnego szlachcica i jego dwór? Tą golizną? Sam chciałem u ciebie coś przekąsić. Powiem, wpadło mi trochę grosza. Ale widzę, że nic z tego. Przynieś choć wody, bracie. Tego ci chyba nie zabrakło. A nie, 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 nie zabrakło. No to przynieś, biedacie, do. Nie lej dużo, Mateuszu. Woda to nie wino, w gardle drapie. Łatwo tak, że się przeziębi. Czy to prawda, Mateuszu, że Kaśkę za murgrabiego wydajesz? Milczysz. A więc prawda. To ci powiem, Mateuszu, że murgrabia nikt już nie wart. Teraz na zamku pani Firlejowej ojcowie jezuici rządy sprawują. Nie dowierzasz moim słowom? A jedź na zamek, to uwierzysz. I to rychło już przy bramie. Marne naśladownictwo cudówka nie galilejskiej. Za pieniądze mogą większe chyba się zdarzyć. Miał ojciec Makary swoje małe hobby w płynie, ale w czasach, kiedy to ani krzyżówek, ani kina, ani aspiryny na przeziębienie, nie będziemy mu tego wypominać. Miękkie masz serce, Mateuszu. Zawsze mi mięknie na widok srebra. Jaśnie wielmożnego pana Krasnopolskiego po drodze spotkałem. A także innych szlachciców. Chcieli tu do ciebie gościnę zjechać, ale kiedy powiedziałem im jakąś to biedę popad, zatrzymali się u Mojsego. Mam się z nimi spotkać. Powiedz, że wszystko jest u mnie. Jak mam, bracie, ty mnie nie oszukasz. Bo śpiżarnia u mnie pełna, sam widzisz. Powiedzieć im, że warto u ciebie stanąć? Powiedz. Powiem. Czy tu zaraza jakowaś zaległa, że taka ćma? Jestem Onufry Gęba. Herbu dolewaj. Jako taki mam być obsłużony sprawnie i szybko. Panie skryba, jak to jest po łacinie? Bis dat quicito dat. Właśnie. Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z typowym przedstawicielem elementów warcholskich. Ty, Klecho, ktoś zacz.
laik od zakonu karmelitów. Pestach szukowki. Świecki jesteś, a suknie zakonne nosisz. Zwyczaj taki, zakonowi służę. Zatem to twój druh, pan Litera. Mój podręczny uczony. Co to skołatanemu umysłowi konceptem naukowym pomaga. A ma u mnie za to co popić i pojeść. Stać mnie bowiem na takie... Ekspensa. Właśnie. Ekspensa, wydatki. Stąd ekspensja, pensja, którą się już wydało. Miło mi poznać wać panów i chociem niskiego stanu mniemam. Mniemam, że nie pogardzicie w kompanii moją nędzną osobą. Zobaczy się, niech jemu też da. Ubrałeś się w szatki zakonne, abyś był bliżej Boga i bliżej grosza. Jakbyś zgadł, wielmożny panie. Nic tak dobrze nie robi człowiekowi jak te dwa zjawiska. Pełna sakwa i dusza wypełniona miłością do Boga. Co ty na to, mój skrybo? On bluźni. Zostaniesz ukarany za tę herezję. A vindice manu dei, perdito, ex te. Właśnie. Co powiedziałeś? Drugi warchoł. Ani chybi warcholić będzie z pierwszym. Eustachy Topór, Herbu Topór jestem. Proszę o przyjęcie mnie do stołu. Jest hołotną jarmarczną siedzieć mi nie przystoi. No, a z których to toporów wasz mość się wywodzi? Znałem toporów, co od miecznika trąby się wiedli po kądzieli. Z tychże samych, tylko że po tym o jeszcze wyższe koneksje zahaczam. A, zaszczycony jestem. Mateusz Wina! Kiedyś w przystępie dobrego humoru wetknąłem mu coś do worka. Musiało to być coś arcy lekkiego, bo rychło zapomniałem o tym ciężarze i za nic sobie was, miłościwy panie, przypomnieć nie mogę. Bene! Właśnie! Co, coś właśnie powiedział? Właśnie! Nullum vinum nisi hungaricum. Właśnie! O! Obrotnyś waś w gębie, jak rzadko! Nie dworuj waś nazwiska! Bo nie przepuszczę obelgi! Wolę śmierć, aniżeli jakoweś przekminki! A czymże to honor waści na szwank naraziłem? Z nazwiska mojego waść dworujesz! A jak nazwisko waści mu zapomniałem? Gęba! Gęba, herbu, dolewaj! Gęba. Gęba? Gęba! No proszę, obiecało się, dotrzymało się. Takiego młyńca na odpuście w zawłocie musiałeś się wejść wyuczyć. Poczekaj, oskubana wrono, będziesz miał za swoje. Czy rzecz to do pomyślenia w dzisiejszym lokalu zakąskowo-rozrywkowym? Nie masz już miejsca na zamach karabelą. Gołą dłonią musisz. Gęba. Aż mościanka. Mości. Masz poszkowie! A któż to z własnym dywanikiem zjechał pchnąć nam akcyją historii? Piłot król! Piłot! Panowie, panowie, jaki król! Gdzie żebyś tak wysmarował gębę? Nie pozwolę! Żadnych bilet z nazwiska! Panowie, a jak waści nazwisko? Onufry Gęba, herbu dolewaj. Szlachcic jestem, mój panie. Gęba całkiem ładnie. Mości trzaska. Witam, wasz mościowie! Nie wpuścili znajomego nam pana Krasnopolskiego na zamek pani Firlejowej ojcowie jezuici. Obawiali się, że ten zabójczy brunet w peruce odwróci zainteresowania wdowy od spraw duchowych ku puchowym. O! Skryba, mój miłościwy panie, schlał się i strasznie miękki w kolanach. Homo sum. Głowa słaba. Vivat rex,
Morituri te salutat. Morituri te salutat? Co on bredzi, ojcze Makary? Ojciec Makary wygłosił na temat łaciny pana litery uwagę niecenzuralną, więc nie możemy jej przytoczyć, ale dajemy słowo honoru, że bardzo dowcipną. Potwierdził to zresztą i pan Krasnopolski. Trefniejszy mógłbyś zostać na dworze. Zostawiam to niektórym politykom. Straciliby chleb powszedni. Masz rację. A z jakiegoś ty zakonu, ojcze? Utrzymują mnie karmelici. To dobrze. Gorzej byłoby na chlebie ojców jezuitów. Woda. Chyba, że do tych, co na zamku siedzą, ojciec by się przyłączył. Dobrze im tam. Krewniaczkę moją, panią Filejową, pozyskali. Od tej pory nie mogę się na zamek dostać. Nie dopuszczają do niej nikogo. Ale chata! Wykrzyknęli ojcowie jezuici na widok zamku pani Firlejowej i natychmiast się tam wprowadzili. Metraż ich bowiem nie przerażał, a komorne płynęło nie z, a do kieszeni lokatora z niezliczonych folwarków. Dwie ważne postacie. Z prawej z brodą ojciec Ignacy, przeor jezuitów, oraz pani Firlejowa, wdowa po wojewodzie, z lewej bez brody. Pada i pada. Miałeś mi, ojcze, gości niebiańskich wymodlić. Chociaż w taki deszcz, czy zechcą zejść na ziemię? O tego nie wiem, łaskawa pani. A do piasta kołodzieja przyszli mimo deszczu. Trochę cierpliwości, pani. Te intencje wymodlić trzeba. Dewotka to nie przytyk do skłonności pani Firlejowej, tylko ówczesna nazwa gry w ciuciu babkę. Ma być śliczna. Ojcze Bertoldzie! Porzućcie te zabawy, ojcze Bertoldzie. Czas modlów nadszedł. Pani Firlejowa z niecierpliwością oczekuje niebiańskich gości. Nie możemy nadużyć jej zaufania. O, to, to, to. Czym przychodzisz, synu? Ojcze Ignacy, wrócił wysłannik śledzący karoce. Jaśnie wielmożny pan Krasnopolski, kuzyn naszej świątobliwej pani, zatrzymał się na noc w karczmie Mateusza. Co robić? Pani Firlejowa oddała się w opiekę naszego zakonu, by praktykom duchowym się poświęcić, nie ziemskim sprawom. Co zatem mam czynić, ojcze? Gdyby tu wrócił, powtórz, że pani Firlejowa chora, widzieć go nie chce. Protekcji murgrabiego szukać będzie. Te zmartwienia mnie zostaw, bracie. Wola twoja, ojcze. Tak, tak, proszę ojca. Duży zamek, duże kłopoty. Niech będzie pochwalony. Cecula seculorum. Przyniosłem spis inwentarza, wielebny ojcze. Czytaj zatem. Koni 141, krów i cielaków 124, owiec dwakroć po 100 i baranów. Baranów... Tak, tak. Bracie Furtianie, powiadom mości murgrabiego, by z nadejściem nocy wzmocnił strażę na blankach i przy bramie. Gdyby pan Krasnopolski pod zamek zjechał, dajcie mi o tym znać. Stanie się, jak rzekłeś, ojcze. Zapuszczaj kratę! Ej, Jasiek! Ojciec Furtian kazał dzisiaj szczególnie pilnować. Zwołaj no tam naszych. Dobra, dobra. Hej, hej! A nie śpi no tam! A zważaj na drogę! Nie spało się coś tej nocy panu Trzasce.
Zmiana ciśnienia, czy co? A może pragnienie jakieś sen mu z powiek płoszyło? Jakaż wszakoż tegoż przyczyna? Kobieta? Wino? Śpiew? Nie. Śpiewać to pan Trzaska raczej nie będzie. Sam we śnie, więc pokrajałem Asana na cztery równe kawałki. Jak to jest po łacinie, panie skryba? Po łacinie nic się nie śni, tylko po polsku. Aj, aj, aj. A mnie się śniło, ojcze, żeś się dostał do zamku. I utorowałeś mi drogę do pani Firlejowej. Tylko tyle miłościwy panie. Śniło mi się, ojcze, że otrzymałeś za to dla klasztoru karmelitów dwie wsie. No? Podoba ci się? Mój sen, ojcze. A nie widziałeś we śnie, wielmożny panie, gorzelni jakiejś? Coś mi się przypomina, że była i gorzelnia. Ale za to dobrze pamiętam, że za twoją sprawą jezuici opuścili zamek na wieki wieków. Amen. Przyjmuję układ, miłościwy panie, bowiem ogromną wagę przywiązuję do wszelakich snów. A, sny łatwo ulatują. Realia lepiej się pamięta. Chciałbym cię rychło zobaczyć, ojcze. Dobrymi wiadomościami. Wasza hojność, panie, podwoiła mi koncept i przyprawiła skrzydła. A gdzie pan Trzaska? A tymczasem w małej, ciasnej komórce młodzi budowali sobie rozległą, szczęśliwą przyszłość, opierając ją na świeżym, porannym uczuciu. Ja. Pan Trzaska do drogi się gotuje. Bywaj, ojcze! Bywaj, jaśnie wielmożny panie! Jesteście mi winni, ojcze. Na początku był jeden dzban i pół. Mylisz się, dobry Mateuszu. Bowiem powiedziane jest, na początku było słowo. Jakie słowo? Nie znasz Pisma Świętego, Mateuszu. Grzech twój jest wielki. Ale odpuszczam ci winy twoje, jako ty odpuszczasz mi moje. Amen. Amen. Pamiętaj o układzie, ojcze! Dobre, 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 dobre.
Zwinął pan Krasnopolski swój program z dywanikiem i ufny w obrotność ojca Makarego i powodzenie jego misji na zamek odjeżdża nynie. Co znaczy nynie? Aktuellement, ciepier. Bywaj, dziewczę, zdrowe, mężczyzna mniewowa, że sparafrazujemy słowa pieśni. Mężczyzna w tym wypadku pan Krasnopolski. Ty nie tu żadnych takich. I bądź miła dla pana Murgrabiego. A jak tego zatraceńca Wojtka spotkasz, to powiedz mu, że... Co powiedzieć? Nie, nie, nie. Już ja sam z nim pogadam. Ja. No! Dokądże to, pszczółko moja? Ule trzeba powieść do zamku. Ojciec Ignacy pszczół wielki miłośnik. A czego ryczysz, głupia? Pszczółki lubi? To może i mnie do kompanii zabierzesz. Musiałbyś być pszczółką, ojcze, żeby się na zamek dostać. Niedźwiedzi zaś nie wpuszczają. A lisy? I nowy prawiony. O, zły znak, ojcze! Głowie trzeba wierzyć! Nie znaku! To, czego nie widać, że się urwało ojcu Makaremu, to haftka przy habicie. Czyżby zły omen na samym początku wyprawy? Bywaj, ojcze! Bywaj, bywaj! Coś mi się widzi, że do zamku wlezie. Nie wlezie! Jak to? Wlezie i nie naraża mi się, acan! Nie wlezie, jak topór! Bramy zamkną, jak zobaczą taką gębę. Dolewaj! Ach, ty, skupa na wrodo, no i znowu. Tracenie sił na prywatne porachunki i prywaty przynosiło w owych czasach krajowi ogromne szkody. Dzisiejsze prywatki mniej sił odbierają, no ale i kraj mamy mniejszy. Sielską miewała scenerię święta inkwizycja w Polsce. Mimo to w tej przytulnej stodółce mamy do czynienia z gronem palących bynajmniej nie tytoń. Szatan poprzez nogi młodej wiedźmy udiablał dotykające ich kurczęta. Czarownice więc były niejako diabloaktywne. Do wykrywania tej diabloaktywności używano specjalnie czułych przyrządów. Jednym z nich był Wojtek, sługa karczemny, 17-wieczny licznik Geigera do wykrywania czarownic. Inkwizycja przesłucha teraz Wojtka, sługę z karczmy na kozich skałach. Wybliżcie tu, synu. No! Powiedz, jak na sądzie boskim, że ta oto obwiniona jest winna. Jest winna. Pożyczyłem jej dukata i oddała. Zadawałeś się z czarownicą? Nieszczęśniku. Z jako czarownico? Zaśko? Ino raz tylko. Za oborką. To i w ciebie wstąpił szatan. Nie wstąpił. Skąd wiesz, nieszczęsny? No bo zaraz musiał do karczmy lecieć. No to kiedy miał wstąpić? To się jeszcze zbada. Czy nie zdążył? I jakież to myśli podsunęła ojcu Ignacemu twarz Wojtka? No tak, skrzydła damy mu śnieżnopiórę, aureolkę złotą przyprawimy misternej roboty, lico wypucujemy do czysta, marzył przeor, gdy usta mówili twardo. Z szatanem się pokumałeś, synu? Gdzie tam? Szatan, powiadają, jeno w szlachcie siedzi. Ty bluźni! A jednak obcowałeś z dziewczyną, synu? I nie chcesz potwierdzić jej nieczystych przewinień? Nie ja jeden. To cała wieś za nią latała. I Kuba, i Wale, i Jasio Sosna. A czy wiedziałeś, że za jej diabelską mocą mleko się kwasiło? Nie mam krowy, to mi się nic nie kwasiło. Ściśle poufne, w drugim ulu z prawej ukryty ojciec Makary.
Zofią, córką Bartłomieja z Czerny, zakończona. Mistrzu postąp według prawa. Synu, już niejednego święty ogień oczyścił z grzechów. O łamanie kości odsadziło mu duszę. Już mi tam Mateusz łamie kości, jak wrócę do karczmy. Przyjrzyj no się, synu. Ładnie odrobione. Ładnie drą ciało. Zakosztujesz ich specjalnie? Zamiast tego wolałbym kawał kiełbasy. Od wczoraj jestem o suchym pysku. Jedno cię tylko może uratować, synu. Pokora i posłuszeństwo. Zrób kilka kroków. Dziecko? Ja do ojca Ignacego, z Zulami. Ojciec Ignacy święte powinności spełnia, ale wiem. Ciągaj! Macie ojcze. Diabeł jest podstępny, moje dziecko. Trzeba się wieć do baczności. Kiedy widać, co wiozę? Szatan wszędzie wlezie. Gotowy! Sprawdzał ojciec Bertold kolana wiernych, czy do modłów sposobne, więc niech nas to nie dziwi. Na prawo! No powiedzcie mości murgrabiemu, że ule przywiezione. Niech się zaraz nimi zajmie. Dobrze, ojcze Bertoldzie. Przegonię wszystkich. Nie wyniesiecie się. Wytnę w pień. Głowa po głowie. Zobaczysz. Ignacy. Odgrażanie się ojcom jezuitom, alkoholizm winny, gronowy, tłuczenie ceramiki niechybnie ludowej, pogoń za dziewczętami, oto czym zawijał murgrabia monotonię zamkowej egzystencji. Mości murgrabio! Szpiegują mnie? Mnie murgrabiego? Łeb zetrę. Biegujesz dla jezuitów? Bądźmy świadkiem, że nie. Z wiadomością do mości murgrabiego. Też donosisz. Donoszę, że Kaśka przyjechała, mości murgrabio. Kaśka? Jako żywo. To czemu nic nie mówisz? Gdzie te donoszę? Murgrabiu zostaniesz. Gdzie ona? W ogrodzie, przy ulach. Duchowny w ulu nie należy do częstych zjawisk. Nasz kwestarz nie był właściwie duchownym, ale był w ulu. Nie chciał się rzucać w oczy. Kasiunia, uhu! Kasiu! Pracujcie, pszczółki, pracujcie! Kasia jest...
Ojcze Makary! Ojcze Makary! A kuku! A kuku! Tuś mi pszczółko słodziutka, teraz mi nie ujdziesz. Kasiu, Kasiunia, Kasiu. Ojciec Ignacy i ojciec Bertold byli miłośnikami pasieki, ale Makary, choć w ulu, nie mógł liczyć na ich względy. I nie liczył. Kasia znalazła schronienie przed feudalnym uściskiem pośród symbolicznych gołębi. I któż jej przyniesie upragniony pokój? Ładny. O, to. Przywieziono go z pasieki karczmarza Mateusza? Tak, ojcze, ten i jeszcze jeden słomiany. Oba z pasieki Mateusza. Ten Wojtek też z karczmy Mateusza. A tak jakoś wypadło. Boję się, żeby ten dureń czegoś nie zepsuł. Wieczór będzie uroczysty, podniosły. A niech ojciec będzie spokojny. W karczmie siedzi, z ludźmi obyty. Repetycja wypadła dobrze. Sam przeprowadziłem. Mógłby jeszcze Makary bzycząc udawać pszczołę, ale ten wybieg nie przyszedł kwestarzowi do głowy. No, co prawda, trudno mu się było skupić w takich warunkach. No? Pan Krasnopolski z misją do pani Filejowej mnie wysłał. Z jaką misją? Relikwie z Rzymu przywiezioną pani Filejowej wręczyć kazał. Gdzie ją masz? Haftka? Świętego Józefa odpruła się, gdy wsiadał na łosiełka, uciekając do Egiptu. Z Rzymu? Z Egiptu. W Rzymie wyjednał audiencję dla pani Firlejowej u Ojca Świętego. Mówił coś jeszcze? Opowiadał w karczmie, że ojcowie do zamku go nie wpuścili. Majątek po pani Firlejowej chcąc w swoje ręce przejąć. Kłamstwo! Relikwie przekażę świątobliwej pani Firlejowej, jak tylko ozdrowieje. Co do słów pana Krasnopolskiego, wierzę, że będzie za nie ukarany. A vindice manu Dei. Gdyż są kłamliwe. I świątobliwy nasz zakon szkalujące. Pani Firlejowa wyznała mi, że widzieć go nie chce, gdyż na jej życie pan Krasnopolski dybie, majątek chcąc zagarnąć. Dlatego to, bracie,
oddala się pod opiekę naszego zakonu. Biedna pani Firlejowa. Gdyby nie wasza opieka, wielebny ojcze, nie wiadomo, co by się stało. Klęknij, bracie. Twoja skrucha i prawdomówność rozgrzeszenie ci wyjednały. Stań teraz. Pamiętaj, na nic podstępy. Nawet pszczoły są nam przychylne. A panu Krasnopolskiemu powiedz, żeś misję swoją wypełnił. Tak będzie najlepiej. A resztę zostaw naszemu zakonowi. Gnębicie co jeszcze? Nie śmiałbym prosić. Powiadają na oku, że ojcowie nie radzi obcych w zamku, a tu ćma się robi, wilcy w lasach. Ojcze Bertoldzie! Ojcze Bertoldzie! Ojcze Bertoldzie, zaprowadźcie naszego gościa do czeladny. Niech poje i wyśpi się, bo strudzony. I dajcie mu jakiegoś balsamu na jad pszczeli. Bóg wam zapłać, wielebny. Ojcze, będę opowiadał o waszej skromności i hojności. A śledzić mi obwiesia? Oto to. Cóż to? Aureolka z jedną gwiazdką? Ojciec Ignacy w skromności swojej spodziewał się anioła niewysokiej rangi. No ale co na to pani Firlejowa? Ojciec Ignacy wymodlił w niebie się wizytę aniołów. Pani Firlejowa ma ogromną intencję do aniołów, którzy piasta kołodzieja nawiedzili. Dzisiaj właśnie. Co? Piękni być muszą. Cali światłości. I skrzydła złociste mieć muszą. Pachnący wolnościami. Żal mi ciebie, ojcze. Taka okazja nie trafia się często. Ileż to lat minęło od czasów gwiazda kołodzieja. Ja rzucę tylko okiem i zaraz wracam. Siedź tu, ojcze. Myśl, jakby tu wymknąć się z zamku, nie opuszczała kwestarza ani na chwilę. No, powiedzmy, prawie ani na chwilę. Pani Firlejowa wraz z otoczeniem pragnęła oglądać anioła równie gorąco jak współczesny Polak telewizję. I jak on gotowa była uwierzyć, że pokazują jej prawdziwego anioła. Zresztą jedyne kryterium, jakim mogła się posługiwać przy oglądaniu, to aniołowie, którzy nawiedzili piasta kolodzieja, a ci, jak głosiła legenda, niczym się od ludzi nie różnili, kromie zapachu cudnego. Więc też i Wojtek rad nie rad pachniał cudnie, zgodnie z zaleceniem ojca Ignacego.
Powiedz mi, aniele przeczysty, czy mąż mój Mikołaj, wojewoda krakowski, szczęśliwy w niebie? Szczęśliw, pani. A Tymoteusz, ojciec mój, podskarbik królewski, szczęśliw. Tymoteusz? Podskarbi. Szczęśliw. Modlę się za nich co dzień. Czy oni aby o tym wiedzą, co? Ale co by nie wiedzieli? Łażą po niebie i tłuką się jak diabli. Zatem grzeszą. Dają sobie radę. Nie dają sobie rady? Nie dają sobie rady. Nie dziw się, pani, że nasz cherubin nie daje jasnej odpowiedzi. W niebie jest taka mnogość dusz, że nawet aniołowie nie znają wszystkich. Nie znają wojewodów krakowskich? Jak to, aniele przeczysty? Nie spotkałeś w niebie kanclerza wielkiego, koronnego Jana Fryderyka? A wojewodziny Adelaidy? Adelaidy? A dlaczegoś aniele mój sam przybył tu z niebios? Do piasta was dwóch przyszło. Do chłopa, kołodzieja. A ja jestem wyżej urodzona. A tego to ja już nie wiem. Może to byli bracia. Ja jestem sam. Dajcie znak kapeli, niech grają. Tańczcie, ale ojcze, czyńcie swoje. Dawid tańcem wielbił pana. Kapela! Czy aniołowie tańczą? Ten nie. Okazuje się, że anioł tylko do różańca, a nie do tańca, nie zadowalał pani Firlejowej. Ceniąc i w aniołach pierwiastek męski, była w swej pobożności bardzo kobieca. Miałeś mi, ojcze, dwóch aniołów przysłać. Mieli być od piasta kołodzieja. I z informacjami o wojewodzie. Pani, mieli tańczyć. Przyrzekam, że na niedzielę wymodlę dwóch aniołów. Zaczynam powątpiewać w skuteczność waszych modłów. Bo ten był jakiś taki, nic nie wiedział. Bo to był anioł stróż. Och, to... Mogłeś mnie, ojcze, uprzedzić. Że o co innego bym pytała, tak? Że co on sobie o mnie pomyśli? Sądziłem, iż sama pani poznasz. Jesteś jakby święta. Muszę naprawić jej błąd. Poproś go, by był w następną niedzielę. Ale ten drugi musi być od wojewodów krakowskich. Będę o to żarliwie prosić niebiosa. Makarego wystraszyły trzymane często po ówczesnych zamkach psy rasy Dog Arlekin. Większy pies, mniejszy suka, ale strach w obu wypadkach ogromny. Hej, psy, do mnie! Co za hałasy czynicie? Wieczór taki jak ten, ciszą powinieneś uszanować. Nie z psami igraszki czynić. Same wyskoczyły od drzwi jej mościanki Korycińskiej, ledwo mi odciągnął. Korycińskiej? Wracaj na komnaty, tam gdzie potrzebują. Ojciec Bertold podążał w stronę komnat pani Korycińskiej, by niewątpliwie dać nową okazję duchowi do zatriumfowania nad ciałem. Ojcze Bertoldzie? Dokąd to, ojcze Bertoldzie? Czas modłów wieczornych nadszedł.
Wyszedłem, żeby się skupić. O, niebo. Gwiazdy, droga mleczna. O, droga mleczna. Zejdźcie, ojcze, z drogi mlecznej na ziemię i chodźcie do mnie. Pani Firlejowa czeka. Musimy dobrze pomyśleć, co robić, by koniecznie znaleźć jeszcze jednego anioła. O, dwa, dwa. A. Poszli. Poszli. Bogu niech będą dzięki. Dziękiwać pani. Korycińska, wdowa po kanclerzu koronnym. Magary, kwestarz od kar... Psy zostawili. Jaśko na straży postawiony. Co za wieczór. Ach, cudowny. Niebo czyste. Gwiazdy. Droga mleczna. Gościniec by się przydał. Jak ja stąd wylezę? Znam sposób jeden. Jaki? W tym miejscu z całym naciskiem przypominamy, że ojciec Makary był świeckim sługą karmelitów, że nie miał więcej. I dlatego kokietowanie go przez panią Korycińską było grzechem, ale nie z tych śmiertelnych. Ranka trzeba doczekać. Prędszych sposobów wasz mość pani nie zna. Nie. To jedyny. A mimo to ród Korycińskich wygasł po mieczu Zasobieskiego. Daj, Jatko. Ciebie trzeba głodem wziąć. Dawniej było inaczej. Murgrabia trzymał swoje dziewki na górze. Moje były na dole. Kłamiesz. O, widzisz tę bliznę? Jedną taką, cośmy ją tu trzymali, to chcieli nam odbić. Wiesz, cośmy z nimi zrobili? Co? Wycięliśmy w pień. Dadzą ci ojcowie jezuici, jak się dowiedzą, że mnie tu trzymasz. Nie, ojcowie jezuici, oni ciebie za nic mają. Znajdzie się taki, co się o mnie upomni. Długo na to będziesz czekać. Przestań. No przestań, no. Nie powiecie, gdzie jest Kaśka. Cóż to, Asa, do posług się nająłeś u Mateusza. Coś powiedział? Tylko do zawartu. Wojtek, zwierzę zatracone. No, pytało cię, czy co? Do kuchni. Marsz do kuchni. Gdzie Kaśka? Do gdzie kuchni. Jest Kaśka? Do kuchni. Marsz do kuchni. A! Przyszedłeś. Jakbyś zgadł, panie topór. Nuda i lenistwo u zacnej pani Firlejowej. Uprosili mnie ojcowie jezuici, abym dla nich jakąś krotochwilę przygotował i odegrać raczył. Szukam kogoś do pomocy, bo sam nie dam rady dogodzić ojcom. Wyborni to znawcy sztuk wszelakich. A może byś was do kompanii się zgodził? Gdzie indziej, komediantów, słuchaj. Chociaż jest jeden taki, o. Witaj, zacny Mateuszu. Chybki dziś w nogach nasz gospodarz. Lżej mu się na duszy robi, gdy was ojcze zobaczy. Witaj, mości Trzaska. Witaj, ojcze. Słuchaj, mileńki, zabierzesz się ze mną w pewnej sprawie. Nie, skończyłem ze służbą. Kogo innego szukaj, ojcze. Kaśka w niebezpieczeństwie. Coś ci powiedzieli, ojcze? Zaraz na końcu wrzut pan skakuje! Za dużo w nim powietrza, bracie!
cię długą pościł. Widzę, że ojciec dobra swoje przepija. Gdybym płacił aniele za to, co wypił, nasz kraj już by dawno w pacht poszedł. Ale w Polsce nie braknie takich, co hojną rękę mają. Przebaczcie, ojcze, żartowaliście, a ja o kasie, niespokojny. Zawieruszyła się gdzieś dziewczyna. Nie żartowałem, ojci Trzaska. Murgrabia trzyma dziewczynę w zamku na wieży. Murgrabia? A tyś myślał, że kto? Nie wiesz, gdzie pokój Kaśki? Łeb mu utnę. No nie daruję, jakem Trzaska. Nie wiesz, gdzie jej pokój? Kasi? Tak, na górze. Jedźmy, ojcze. Jutro rano muszę jeszcze coś załatwić. Zamówiłem, żeby jechać. Powiedziałem jutro rano. No nie daruję, porachuję się z tym łotrem. Sam pojadę, kiedy nie chcę. Zaczekaj, pokrzyżujesz moje plany! Hej, hej! Nie ma tu! Jakiś gdzieś jest na drodze! No to trzeba jego otwierać! Czemu mącisz ciszę tego zamku, synu? Dziewczynę uwięziono mi w wieży, sprawiedliwości żądam! Szukaj sprawiedliwości gdzie indziej. My tu praktykom duchownym oddajemy się. Każ ojcze podnieść kratę, a sam dojdę sprawiedliwości. Murgrabia takie rozkazy wydać może. Jego szuka! My, biedni słudzy zakonni pani Firlejowej, posługom duchownym oddani, nie nam wtrącać się w sprawy murgrabiego. Do króla się uda! Król? Daleko, panie. Kasztelan Krakowski tu zjedzie! Pani Firlejowa ogromnie spokój ceni, że to nikogo do siebie nie dopuszcza. Pozwól mi wejść, ojcze. A sprawia się szybko i bez hałasu. Nie mogę, synu. To ojcie trzyma z tym nędzikiem? Zaczekaj, synu. Znam sposób, byś odzyskał to, coś stracił. Czego żądasz, ojcze? Pokory i posłuszeństwa. Tym razem mamy już do czynienia z dwoma aniołami. Niewykwalifikowanym aniołem stróżem. Jan Fryderyk. I aniołem cherubinem. Czy anioł cherubin tańczy? Tańczy, miłościwa pani, tańczy. Ach. Tak zwiewnie, jak tylko aniołowie tańczyć potrafią. Och, jakżem szczęśliwa. Brak aureoli i pewne roztargnienie kompensowała u cherubina znajomość tańców. W dniu tak uroczystym zapisuję zakonowi w darze dozgonnym siedlce, żbik, paczołtowice, dubę. Dubę. I czerne. I czerne. Murgrabia wdrapuje się na lawetę, sam będąc wycelowaną w bezbronną Kasię armatą rządcy. Chcesz być panią? Nie. Wina chcę. Do żarcia właśnie coś nie masz? Głodna. Głodnaś, a tam na sali biesiadują anioły, jezuici i ona wierzy im. Za Rosją wodzą, a ona im wierzy. Ty powinnaś być panią tego zamku, tylko ty. Upadek feudalizmu rozpoczął się w XVII wieku. Co to jest, cherubinie? Rapier, miłościwa pani. Rapier? Taniowie noszą rapier? Jestem przy świętym Jerzym. Ach, tak. Jesteś więc szlachcicem. Nie tak jak tamten. O, nie ustrusz. A gdzie jest mości murgrabia? To w niebie o nim wiedzą? Wszystko wiedzą. I wszystko widzą. Święty Piotr rozkazał mi, jak będę na ziemi,
żebym go posłał do piekła. Straszne, Boże, miej go w opiece. Tu święty Boże nie pomoże. Ze świętym Pietrem żartów nie ma, prawda, bracie aniele? Dokąd się to, święci aniołowie, trwać w uciechach będziecie, co? Bramy nieba wam otworzyłem o oznaczonej porze, a wy tu zabawy urządzacie? Mnie starego na niebieskim przeciągu zostawiliście, a przez ten czas rozmaite łazęgi do nieba się dostają? O! Martwi zaraz do nieba! Na wieczne tam pozostaniesz! Panie! Jestem dla ciebie żadnym panem. Hun cwocie coś zaufania niebieskiego nadużył. Daruj, święty Pietrze, daruj. Stawaj, obiedziu! Daruj. Za sprawą naszego zakonu uczyniony, święty Piotr cię odwiedził na przyczynek. Cicho! Ja nie pójdę. Ze mnie żaden anioł z namówienia tu przyszedł. Daruj, święty Pietrze! Nie, i upoczyj! Ale spytaj Mateusza, skarb na Kosiska. Chodź, święty Pietrze! Stawaj! Tak, co to, święty Pietrze! Stryptiz anioła w tych czasach mógł być poczytany wyłącznie za dzieło szatana. A że Wojtek okazał się w dodatku szatanem stryptizu, wrażenie na pani Firlejowej zrobił piorunujące. Kaśka! Kaśka! Pomóżcie! Kasiu! Kasiu! Nędzniku ty! Archanioł Gabriel! Mój Daniele stróżu! Kasia! Kasiunia! Maskowany przez ojca Makarego żart z aniołami tak oburzył panią Firlejową, że wymówiła gościnę ojcom jezuitom. Nie mogłam ich na zamku trzymać. Nawet aniołów nie potrafili wymodlić. Nie martw się, pani, pan Trzaska po ojców karmelitów pojechał. Powinni już być. No tak. A ci braciszkowie jakby do przysiłka leźli. Są. Nawet rychlej niż mnie małem. Pójdziesz ze mną, ojcze, powitać ojców karmelitów? Idź was jeszcze dworek, pani. Ja zajmę się kuchnią, aby godnie przyjąć ojców karmelitów. Tak. Pościli długo na te intencje, pani. Ojcowie karmelici dzielili się na bosych i trzewiczkowych, ale te niuanse nie dotyczyły dachu nad głową, który i jedni, i drudzy cenili sobie bardzo. Trudno zresztą było nie cenić sobie dachu pani Firlejowej. Więc mówisz, ojcze, że kuzyn mój, pan Krasnopolski, jedynie przez pamięć dla męża mojego Mikołaja, wojewody krakowskiego, ze mną widzenia pragnie? Wspomina go jak brata. Karabele po nim w spadku otrzymał. Mąż mój Mikołaj, wojewoda krakowski, wielką miłością kuzyna mojego obdarzał, to prawda. Mikołaj, kiedyż go ujrzę na swej drodze? Śni mi się, ojcze, 7 razy w tygodniu. Siedlce 115, Baczuntowice 120, Żbik 118, Duba 3x50 i czerna. Czyni, pani wielmoże, w boju byli razem. Opowie ci o jego ostatnich chwilach. Ale ojcowie jezuici mówili mi, że pan Krasnopolski na mój majątek dybie. Powiadali ci także, miłościwa pani, że od aniołów nawiedzona zostaniesz. Wybacz mi, ojcze. Dzięki ci za to, co zrobiłeś. Jadę zatem do wielmoży, miłościwa pani. Dobrze, jedź. Powiedz memu kuzynowi, że rada będę z jego przybycia na zamek. Dzięki ci, pani. Aha, powiedz mu jeszcze, że po mężu moim Mikołaju, wojewodzie krakowskim, dobra mu się w spadku należą. Sama mu to powiesz, miłościwa pani, niespodziankę z tego czyniąc. Powiedz mi, ojcze, czy ojcowie karmelici cuda jakieś czynić potrafią? No powiedz,
To bym chciała nieboszczyka męża na jawie zobaczyć. Tego tematu wolał Makary nie rozwijać. Późno już się robi, miłościwa pani. Czas mi jechać. Ostrożnie, jeśli wielmożna pani. Stopień. Pszczółek mi najbardziej żal, ojcze Bartoldzie. Zmarnują się. Czwarta klepsydramia. Nie małeś, ojcze, że tamtej pszczółce sam dym zaszkodzi, co? Niebo nas ukarało za brak czujności. Ostrożnie, ojcze, ostrożnie! Tato, ostrożność. O niej zapomnieliśmy. Nie mówmy o blendach. Niebu złóżmy ofiarę z naszego cierpienia. Czy nadal wierzysz, ojcze Bartoldzie, uległość pana Murgrabiego? Ojcowie karmelici tak mu dogadzają, że sam się naszemu zakonowi ofiarował z pomocą. Szczególną zaś intencję ma do kwestora. Piąta klepsydramia. Uważasz więc, ojcze, że trzeba pomóc zacnemu panu Murgrabiemu? Pszczółek mi najbardziej żal, ojcze. Marnują się. Idą! O, sami swoi. Tylko pan Litera, jakby jakiś nieswój. Coś niedobrego szykuje się dla ojca Makarego na klepisku tej ponurej stodółki. Nomine Patris. Amen. Zatem możemy przystąpić do sprawy. Nieznany tu bliżej, a podający się jako Józef Litera, skrywa. Niech powie, co wie. Świadcz, panie Litera, przytomnie, coś widział. Niebo na ciebie patrzy. Quod dam Dei vidi. Mów po naszemu, mój synu. Widziałem. To jest, słyszałem. To jest, widziałem i słyszałem. W karczmie u Mateusza pewnego razu na kozich skałkach. Oj, panie Litera, my w przeciwieństwie do pana choć może i sypnęlibyśmy ojca Makarego ze strachu przed inkwizycją, ale jednak mielibyśmy przynajmniej niesmak. Pomału. W imieniu instygatora krakowskiego. Otwierać. In nomine Patris. In nomine Patris. Kwestarz od waszego zakonu. Zwany Makary. Popadł w grzechy wielkie. Urągając Bożym i ludzkim prawom. I jako taki stanie przed sądem. Aby karę należytą ponieść. A to. Za pobratanie się z mocami nieczystymi. Z inkubami i sukubami. A to. Za bluźnienie Bogu. I najgrawanie się ze świętych aniołów i świętych patronów. Powiedz tedy, ojcze, czy ma stanąć przed sądem Bożym przez wasz zakon bogobojnie uczynionym jako brat zakonny, czyli też przed sądem świeckim, instygatorem na czele i z pomocą świętej inkwizycji, jako laik, bez wszelkiej więzi z klasztorem. Zakonny on ci jest, czy laik? Laik jest. Amen. No i kwestuj tu dla takich. Amen. Na koń!
Może pan jeszcze kiedy wpadnie, zawołali ojcowie karmelici w ślad za odjeżdżającym instygatorem. My jednak obawiamy się, że wpadnie zupełnie kto inny. Czy aby nie ojciec Makary? Nie narzekaj masz na nudę, gdy piwnice masz pełne! Wina u nas nigdy nie zabraknie! A zostawcie choć łyk na mój powrót! Nie zapominaj o nas, ojcze! I wracaj prędko. W drodze zaś bądź ostrożny. Przejazd przez jar niebezpieczny. Droga stroma i kamienista. Pamiętaj! A was, mościowie, w drogę jako moście wybieracie? Odprowadzamy cię, jak przystało na sługę pani Firlejowej. Masz mości! Nie drzwi się, durniu! Słyszę przecie. Twoi ludzie czekają ukryci w jarze. Kwesta zaraz tam będzie. Musimy się spieszyć. Lubiłam ludzi owych czasów igrać wśród skalek z niebezpiecznym przedmiotem w dłoni. Straszenie panny pałaszem, rozśmieszanie się zobopólne, gonienie się i się dopadanie – oto popularne rozrywki młodzieży na świeżym powietrzu XVII stulecia. A liści Wojtkowi nie igraszki w głowie, kiedy tak biegnie zdyszany i takimi wieściami nabrzmiały, że jak je młodzi usłyszą, zaraz i pustot im się odechce. Tata, rozeszłaś co Makarego chcą usmażyć. Tu pan dzwoni, jak go smażyli. No, toś mówię, Dalej że... No, przez sąd go skazali na spalenie. Jaki sąd? Kto skazał? Inkwizycja ojca Ignacego. Głupstwa wygadujesz. No to ja widziałem, jak go prowadzi związanego na spalenie na plac wedle pieca. No głupisz, no przecież ojciec Makary był od karmelitu. Ja tam nie wiem, kogo im wolno smażyć, a kogo nie. Ojca Makarego prowadzili na spalenie. Na własne oczy bym widział. Plac wedle pieczar mówisz? Zbyszku! Zaczekaj! Zbyszku! Wrony! Wrony! Konia skradła! Konia skradła! Wrony! Wrony! Szwady! Wróg nas tam! Wojna! Może zdążą, żeby chociaż kropla deszczu. Ale czy zdążą? Lubo, Zero, Spidziony, Makary, nie mając żadnego urodzenia... Urodzenie mu! Tak stoi napisane! Ja też tu stoję, bo kiedyś mnie matula urodziła! Co napisane, to święte! Od tej chwili jesteś poza śmiertelnymi i głosu nie masz! Głos jeszcze mam! Tylko w gardle wyschło na amę! Dalibyście jakiś kufelek, bom długo pościł i gorąc! Okrutny! Czytaj dalej. Sąd, zachowując należące mu cyrkumstancje, według dekretów i konfesat wyznanych przez powołanie godnych świadków, ku zbudowaniu obyczajów, każąc nieczystość wszelką. Zdążą. Nie zdążą. Mistrzu, postąp wedle prawa.
Krakowa powiedzieli, że kata więcej nie dadzą, bo mają go dla wygody własnych obywateli. A może zdążą? Podpalisz? Nie. A ty, Józwa? No Józwa, idź podpal. Nie. Od tego je kat Jakowal. A ten twój? No, zapłacimy. Zdążą. Na zmagania dobrego kowala z nikczemnym pomocnikiem ojciec Makary patrzał ze swego stosu już z mężną rezygnacją. Ale my, którzy wiemy o nadciągającej odsieczy, zdajemy sobie sprawę, jak cenna jest każda chwila zwłoki. Oj, nie zdążą. Zdążą. Dzielna Kasia potrafiła oddzielić sprawy wiary od postawy moralnej jej głosicieli. Sama była wierząca, ale złych mnichów potrafiła gromić jak święty Michał diabła. Ludzie, wy mi na pomoc! A ja tu ledwie dycham! Z gorąca! Zwycięstwo! Próbki męstwa pana litery nas nie zmylą. A coś wyprawiał w stodółce, mości szmato? Chodź tu. Bywaj, aniołku. Bywaj, ojcze. Bywaj, Kasiu, bywaj. No. A trzymaj go krótko. Chłop lubi światem gonić. Mateusz niesie Makaremu gratisowy dzban wina. Świat się kończy. Jak spotkasz pana Potockiego, a także innych szlachciców, to im powiedz, że u mnie... nic im nie mów. Dobrze. Powiem. Nic tak dobrze nie robi, jak łyk starego wina. Brak nam będzie jego gęby. Bywajcie. Dam ja ci gębę. Oskubana wrono! Wrono! Zalewaj! Jakie będą dalsze dzieje bohaterów historii, która właśnie dobiega końca? Ojciec Makary bezpieczny. No, w każdym razie do żniw. Kasię osłoni przed konsekwencjami jej odważnego czynu dzielny pan Trzaska.
pana Trzaskę, pan Krasnopolski, pana Krasnopolskiego, pani Firlejowa, panią Firlejową, Fortuna i wszystko będzie dobrze.